Nie wszyscy rozumiemy, jak świat ekonomii wygląda. No, nie, niekoniecznie musimy to wszystko wszyscy rozumieć. Natomiast ludzie, którzy popadli w jakieś no, matnie, stoją przed ścianą, której nie, nie mogą pokonać, rzeczywiście oni już nie mają motywacji do życia, nie mają motywacji do funkcjonowania. I dalsze trwanie takich osób w takiej matni, w takiej, w, z tymi problemami finansowymi, nie prowadzi wcale do zaspokojenia wierzycieli. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić? Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku, o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prawnik, prawnik z kancelarii CLS Marek Sadowski. Który opowie o tym, czym jest upadłość konsumencka. Skąd pomysł na ten wywiad? Otóż ostatnio ukazał się artykuł w pulsie biznesu, który informuje, że w ciągu jednego miesiąca jeszcze nigdy sądy nie ogłosiły tylu upadłości konsumenckich. Lipiec okazał się rekordowy, a liczba bankructw przekroczyła półtora tysiąca i pytanie. Co wywołało taki skok liczby upadłości? Postanowiłem zaprosić właśnie prawnika i Marek Sadowski postara się Wam odpowiedzieć na pytania dotyczące upadłości konsumenckiej. Dla kogo jest, z czym się wiąże, w jaki sposób pomaga. Jakie są jej plusy, minusy, i rozwiewa również szereg wątpliwości dotyczących właśnie zagadnień związanych z upadłością konsumencką. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Witam Cię Marku serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzką Pieniądza. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić i powiedzieć moim słuchaczom o tak zwanej upadłości konsumenckiej. Cześć, rodko Witam ci serdecznie, również Twoich słuchaczy. Bardzo miło mi jest z Tobą ponownie się spotkać i z miłością odpowiem na Twoje celne, jak zwykle pytania. Powiem Ci, dlaczego pojawił się pomysł i moja propozycja spotkania i wywiadu, ponieważ przeczytałem niedawno artykuł na różnych portalach, pokazały, pokazały się fragmenty takiej analizy z pulsu, z pulsu biznesu na temat tego, że pojawiło się, można powiedzieć, w ostatnich miesiącach zwiększona Pojawiła się zwiększona liczba osób zgłaszających tak zwaną upadłość konsumencką. I chciałem Ciebie jako prawnika, który posiada własną kancelarię, poprosić o wytłumaczenie moim słuchaczom, czym jest upadłość konsumencka, z czym się wiąże, w ogóle na czym polega, jakie są zalety, wady upadłości konsumenckiej, kogo dotyczy i no różne inne pytania. Także przede wszystkim może zacznijmy od tego, skąd się wzięła upadłość konsumencka, bo była w ogóle upadłość, tak? Było coś takiego. Tak, natomiast tak, woli wyjaśnienia, zacząłeś tą rozmowę od sytuacji, gdzie mówimy o jakiejś lawinie, tak? Tak przynajmniej zabrzmiało z Twoich ust. Rzeczywiście jest to ściśle związane ze zmianą prawa w, w tym zakresie. Dzisiaj dużo łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką. Wiele osób zmagających się z problemami finansowymi, dłużników, ale też przedsiębiorców. Ma okazję skorzystać z tej instytucji i tak naprawdę uwolnić się, prawo temu sprzyja. Prawo temu sprzyja, gdyż biorąc pod uwagę warunki, jakie należałoby spełnić składając wniosek, powiedzmy w roku 2015, a w roku 2020, jest, jest to bardzo duża różnica. Jest to niebo a ziemia, gdyż w roku 2015, kiedy ta instytucja zaczęła pomału wchodzić. Mieliśmy w ciągu roku kilkadziesiąt, nie pamiętam dokładnie ile, ale nie więcej niż pięćdziesiąt upadłości, które, które przeszły całą procedurę. No, jest... Czyli wy jako kancelaria? Nie, 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 mówię, mówię, mówię w skali kraju. W skali, A, w kraju. w skali kraju było to kilkadziesiąt, nie więcej niż pięćdziesiąt upadłości konsumenckiej. Dzisiaj mamy każdego roku po kilkaset to sięga 800 upadłości konsumenckich, które przeszły całą procedurę. Warunki, jakie było trzeba kiedyś spełnić, były bardzo trudne, czyli dla dłużnika przede wszystkim koszty przeprowadzenia procedury istniały i były to dosyć duże koszty, czyli absurdalnie dłużnik, który chciał ogłosić upadłość konsumencką musiał wykazać się tym, że ma pieniądze tak? na, na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej i te środki musiały być zabezpieczone. Podobnie jak u przedsiębiorcy, czyli jakiegoś dużej spółki akcyjnej, która z uwagi na utratę możliwości regulowania swoich zobowiązań ogłaszała upadłość, upadłość generalnie jako firma, jako firmy, przedsiębiorstwo. Upadłość. Właśnie tak, ja tak. znam upadłość z tego, że jakieś biznesy po prostu ogłaszały upadłość, firmy ogłaszały no, upadłość. Się, to się dzieje wciąż, tak? To się dzieje wciąż. Ta instytucja jest potrzebna. Rzeczywiście ona jest uregulowana nie tylko w naszym kraju, ale generalnie wszędzie na świecie ta instytucja, no może z małymi wyjątkami, istnieje i ona jest potrzebna, ta instytucja. Natomiast osoba fizyczna, konsument, nie może być równany z przedsiębiorcą, który ma całkiem inne możliwości i który z innych przyczyn osiąga swój problem finansowy niż konsument. No to się zmieniło w roku 2016. Tak naprawdę w 2016 roku zaczęła się, zaistniała możliwość realna, faktyczna, żeby ludzie mogli tu upadłość konsumencką ogłaszać. Mówimy o upadłości konsumenckiej, czyli domyślnie podmiotem, którego to dotyczy, jest konsument. Czyli osoba fizyczna, która w wyniku zaspokajania swoich potrzeb życiowych dokonuje jakichś transakcji, która podejmuje jakieś wyzwania finansowe, pod, 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 zaciąga kredyty. I taka osoba, no, wszyscy popełniamy błędy, nie wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć zagadnienia finansowe, pułapki, które na nas czekają. Nie wszyscy rozumiemy, jak świat ekonomii wygląda. No, nie, niekoniecznie musimy to wszystko wszyscy rozumieć. Natomiast ludzie, którzy popadli w jakieś no, matnie, stoją przed ścianą, które nie, nie mogą pokonać, rzeczywiście oni już nie mają motywacji do życia, nie mają motywacji do funkcjonowania. I dalsze trwanie takich osób w takiej matni, w takiej, w, z tymi problemami finansowymi. Nie prowadzi wcale do zaspokojenia wierzycieli. A z drugiej strony, wierzyciel, który nalicza ciągle tego dłużnika, czyli nalicza mu odsetki, ewentualnie jakieś kary, upomnienia mu liczy, w sposób taki no, nieprawdziwy, wirtualny, on sobie księguje to wszystko. Czyli wirtualnie on zarabia pieniądze dalej, ten wierzyciel. Tylko, że ten wierzyciel za kilka lat też się obejrzy, że ma dużo większą stratę, bo te pieniądze nie są realne, te pieniądze nie są do uzyskania. Tylko na papierze. One są tylko na papierze, ale wierzyciel często też w związku z tymi przychodami wirtualnymi ma koszty, tak? odprowadza podatki, nalicza sobie, czyli pokazuje jakieś wskaźniki w swoich księgach i od tych wskaźników również odprowadza jakieś powinności publiczno-prawne zobowiązania. Tak, to, to, to jest przez niego zazwyczaj regulowane. No po co została wymyślona właściwie upadłość konsumencka no, komu właśnie, ona służy? żeby żeby wyeliminować takie, taką relację, o której przed chwilą powiedziałem żeby urealnić, urealnić sytuację finansową zarówno i wierzyciela, i dłużnika. Bo jeżeli ten dłużnik nie rokuje, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, powinien mieć szansę dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ten, ten dłużnik powinien być rozliczony. Jeżeli ma perspektywę zaspokajania chociaż w jakiejkolwiek części swego wierzyciela, to oczywiście jest, jest plan spłaty, czyli na kilka lat przy upadłości konsumenckiej otrzymuje taki plan spłaty. Jeżeli on rokuje na jakąkolwiek spłatę, załóżmy, że jest to osoba fizyczna, która pracuje gdzieś w zakładzie pracy, ma rodzinę, dochód jego łącznie z członkami rodziny, wystarcza im na zaspokojenie potrzeb życiowych i jeszcze jakieś tam pieniądze nieduże zostają, które mógłby przeznaczyć na przykład na spłatę swoich zobowiązań. Do takiego wniosku też dochodzi sąd przy sprawach upadłościowych. Jest w stanie to wymierzyć, wyliczyć i taki plan spłaty zaproponować, czego również wierzyciel powinien być zadowolony, bo ta spłata dalej istnieje. Nie rujnuje to relacji międzyludzkich, między ludźmi, między osobami fizycznymi, a przedsiębiorcami, natomiast to urealnia ich relacje, gdyż przedsiębiorca wtedy ponosi jakąś stratę, To stratę sobie może odpisać. Realnie wie, że ten człowiek już nie jest w stanie mu albo w ogóle Płacić pieniędzy, albo wie, ile jest mu w stanie płacić. Z tym się po prostu trzeba pogodzić. Bardzo myślę ważną rzeczą, o której nie wszyscy pamiętamy, jest to, że przy transakcjach handlowych, również przy zaciąganiu zobowiązań typu kredyty, ryzyko powinno być podzielone. Jeżeli konsument zaciąga kredyt, on się musi legitymować, co jest sprawdzane, zweryfikowane przez przedsiębiorcę, przez bank, zdolnością kredytu tego kredytu. Ryzyko powinno być podzielone. Jeżeli konsument bierze pieniądze. Weryfikuje to przedsiębiorca, również bierze na siebie część ryzyka, czy poprawnie to zweryfikował. Poza tym przedsiębiorca robi to w celach. No Przede wszystkim ma zarobić pieniądze, na tym polega, jakby idea przedsiębiorstwa, więc takie ryzyko powinien wziąć pod uwagę. Na dziesięciu 10, na 10 transakcjach, na 10 transakcji na 8 zarobi, na dwóch niestety nie zarobi. Więc ten zysk również jest. W ten zysk również jest wkalkulowana strata, jaką on poniesie. Też wiemy o tym świetnie, że bank ma takie założenia, ma dane statystyczne, wie, ile ludzi spłaci w części, ile ludzi spłaci w całości swoje zobowiązania, i ludzi tych zobowiązań w ogóle nie spłaci. I ta statystyka ona jest niezmienna, ona jest prawdziwa i. Gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje. Marku, a z czym się wiąże właściwie upadłość konsumencka? Powiedzmy, że jest ktoś, kto stracił pracę, a ma kredyt na mieszkanie. Czy to jest dla takich osób? Dla kogo jest właściwie upadłość konsumencka? W jakim momencie wiemy, że ja mogę skorzystać, człowiek może wiedzieć, że może skorzystać z tej instytucji upadłości konsumenckiej? Opadłość konsumencka jest dla konsumentów, dla osób fizycznych, również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej jest możliwe wówczas, kiedy taka osoba utraci realną możliwość regulowania swoich zobowiązań. Czyli ma już jakieś zaległości. To jest moment, kiedy taka osoba może rozważyć, czy ona w ogóle jest w stanie realnie w przyszłości nawet uregulować swoje zobowiązania. Jeżeli tak nie jest, to dla tej osoby właśnie, dla takich ludzi jest upadłość konsumencka. No to mam teraz pytanie do ciebie. Jaki sposób odróżnić, albo w jaki sposób zabezpieczyć się przed korzystaniem z tej instytucji? Zabezpieczyć przed różnego rodzaju cwaniakami, tak zwanymi, którzy po prostu zaciągają różnego rodzaju zobowiązania i ich nie spłacają, w jakiś sposób unikają ich. W jaki sposób, z czym to się wiąże? Czy to jest tylko to, że nie, nie można, nie wiem, już ściągać z kogoś długu? Czy to wiąże się z jakimiś obostrzeniami dla osoby, która ogłosiła taką? Bo, bo rozumiem ta, taką upadłość konsumencką, bo rozumiem, że to nie jest takie, takie wszystko piękne, ładne. Czy Upadłość konsumencka, no właśnie, ona jest również dla osób, które umyślnie mają ten problem, który mają, czyli umyślnie doszły do takiej sytuacji swojej życiowej. Również upadłość konsumencka może objąć te osoby. Niemniej są pewne obostrzenia uzyskania upadłości, na przykład zakaz bywania. Nie można ukrywać majątku. Zbycie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości niweczy tę możliwość. Upadłość konsumencką możemy uzyskać raz na 10 lat. Sąd skrupulatnie bardzo bada, czy, my, czy osoba, która złożyła wniosek o, upadłość, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zbywała, chowała majątek. Sąd bada, w jaki sposób doszło do tej sytuacji. Najczęściej z jakby perspektywy, którą ja obserwuję, czyli z mojego punktu widzenia, prowadząc sprawę upadłości konsumenckiej w sądach, a jest, jest to duży odsetek naszej pracy, naszej kancelarii zaobserwowałem, że większość ludzi jednak te, te, wpada w, w pełną pętlę finansową, niekoniecznie i wyłącznie ze swojej winy. Ludzie pożyczają pieniądze, mają jakieś cele typu kupno mieszkania, typu polepszenie jakby swojego standardu życia, są mamieni pewnymi reklamami, że pieniądze można sobie wziąć, że to jest takie proste, takie łatwe. Chwilówki, niech chwilówki i tak dalej. Tak. Tak, natomiast później wpadają w pewną pętlę, czyli biorą pieniądze po to, żeby oddać pieniądze. Nie jest to ich winą, ci ludzie nie nie biorą pieniędzy po to, żeby je wziąć i ich nie oddawać, to muszą brać kolejne pieniądze, żeby oddać pieniądze, bo nie są w stanie tych pieniędzy zarobić. I tutaj, no też niestety, wina leży po stronie przedsiębiorców, którzy zakładają, że każdy w perspektywie czasu jest do zwindykowania, bo jeżeli umrze nam dłużnik, pozostawiają spadkobierców, spadkobiercy pozostają spadkobierców i przedsiębiorstwo raczej jest, nie ma takiej żywotności jak człowiek lat tam 75 czy 85, przedsiębiorstwo ma zasady trwać bardzo długo, więc przedsiębiorstwo może pokoleniami windykować i egzekwować swoje należności w stylu ucinać kuponiki, a niech dług dalej będzie, bo to jest bardzo dobra inwestycja. No właśnie. Czy upadłość konsumencka chroni przed windykatorami? Upadłość konsumencka sprawia, że zawiązujemy nową umowę. Tak naprawdę tak, tak jakbyśmy się umówili z przedsiębiorcami. Jeżeli sąd stwierdzi, że, jesteśmy, że rokujemy na jakiekolwiek spłaty, sąd ustala nam plan spłat. Ten plan spłat obejmuje nasze realne możliwości do spłaty. Czyli my odzyskujemy tak naprawdę drugie życie. Mamy grubą kreskę, nie mamy żadnych długów. Możemy się powoływać na to, że nie jesteśmy nikomu dłużni, żadnych pieniędzy. Oczywiście sąd, syndyk wchodzi, tak jak jest przy upadłości spółki. Który nasz majątek, ten dodatni, z pieniędza spłaca dłużników, spłaca nasze zobowiązania. To się dzieje już poza naszym władztwem. Natomiast my, uzyskując upadłość konsumencką, jesteśmy już, my już nie jesteśmy dłużnikami, czyli możemy się powoływać na to, że nikomu nic nie jesteśmy winni. Mamy grubą kreskę, zaczynamy życie od nowa, mamy nowe perspektywy życiowe, jesteśmy też dla społeczeństwa, nie jesteśmy ciężarem. Jesteśmy tą pozytywną substancją dla społeczeństwa, jesteśmy, bo mamy znowu motywację, żeby coś tworzyć. Żeby coś robić, żeby pracować. Coś, możemy coś, coś, się coś zadłużać budujemy. wtedy? Czy... E, tak, my możemy. Mamy normalne prawa, ża żadnych praw nikt nam nie ogranicza, możemy się zadłużać. Zazwyczaj to już e, osoby doświadczone takim problemem robią to rozważniej, czyli e, no, wiedzą, czym to się może skończyć. Wiedzą, ile no, przewidują, jak, ile trwa ich życie, czy warto jest dalej mieć takie problemy. Marko, takie osoby są sprawdzane w biku, chyba, tak? Przy zaciąganiu kolejnych kredytów. Jak to jest? Informacja. E, wszelkie rejestry, jeżeli ktoś już nie jest dłużnikiem, no to nie powinien funkcjonować w rejestrach. Natomiast informacja o upadłości konsumenckiej, ta informacja funkcjonuje, więc e, to nie jest osoba nierzetelna, bo ta osoba już jakby ma grubą kreskę. Jak do tego podchodzą w instytucje finansowe? No instytucje finansowe patrzą na to, na, na to, co jest na bieżąco w rejestrach. Ta osoba nie funkcjonuje w rejestrze, więc ta osoba, jeżeli ma zdolność, czyli zarabia pieniądze, ma zdolność, nie wiem, może wziąć telefon komórkowy, może wziąć jakieś zobowiązanie, może wziąć, kupić coś na, na kredyt. Jest, jest normalny, nie, ma żadnych, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o jej prawa jako konsumenta. Kto decyduje o ogłoszeniu upadłości? Jak ewentualnie to zrobić, jeżeli ktoś myśli o czymś takim? No oczywiście o ogłoszeniu upadłości decyduje sąd. Taka procedura ogłoszenia upadłości, ona składa się z kilku etapów. To są długotrwałe rzeczy, więc nie możemy do tego podchodzić, że upadłość konsumencka jest czymś, co zawnioskujemy, sąd się zbiera, weryfikuje i ogłasza. To, to jest kilka etapów, jak wspomniałem, więc pierwszym etapem, tak naprawdę tym najprostszym, to jest rozważanie przez sąd, czy osoba spełnia warunki, żeby sąd mógł procedować taką upadłość konsumencką. Ale zawsze przed złożeniem wniosku należy rozważyć, czy rzeczywiście instytucja opadłości konsumenckiej jest tym, czego pożądamy. Jeżeli te, te zobowiązania nie są znaczne i jest realna możliwość ich spłaty, to to ta instytucja nie jest dla, dla danej osoby. Tutaj upadłość konsumencka jest dedykowana dla osób, które rzeczywiście nie są już w stanie. Ich ich zobowiązania rosną szybko i przerosły ich faktyczne możliwości zaspokojania zobowiązań. To sąd są... o tym decyduje? Kto sprawdza właśnie te, te, te wszystkie To, to są, to są dokumenty. Stan. Oczywiście sąd powiadamia, powiadamia wierzycieli. Wierzyciele też mogą zająć stanowiska. Sąd weryfikuje dotychczasowe zachowanie tej osoby. Ta osoba przygotowuje listę Swoich wierzycieli. No przecież ta osoba również może mieć swoich dłużników, i może nieczęsto, ale też się okazuje, że upadłość konsumencka no, też nie może mieć w tym miejscu znaczenia, bo ta osoba w ogóle nie zajmowała się egzekwowaniem należnych jej środków, czyli te pieniądze są gdzieś tam na rynku, one gdzieś tam są w obrocie, to są pieniądze, które należą do tej osoby i one w zupełności wystarczą na zaspokojenie jej zobowiązań, ale ta osoba po te pieniądze nie sięgała. Podobnie jak z przedsiębiorcami, tak? Też przedsiębiorstwa uczestniczą w obrocie gospodarczym, ma, są dłużnikami, czyli mają swoje zobowiązania, których nie regulują, gdyż Niewłaściwie albo w ogóle nie, nie windukują swoich dłużników. Czy są jakieś negatywne następstwa dla takiego dłużnika z tego, jak zmienia się życie takiego dłużnika? No zmienia się, zmienia się na pewno, bo taka osoba odzyskuje motywację do życia. Czyli pozytywnie e... tylko. Oczywiście tak. Załóżmy, że jest osoba, która ma zobowiązania, których nie jest w stanie regulować, ma tytuły wykonawcze, ma nakazy, puka do tej osoby komornik, ma, zajęto, ma zajęte wynagrodzenie, nie może realizować swoich podstawowych planów życiowych, ma dzieci. Nie... Słyszałem o takich sytuacjach, nie byłem akurat świadkiem nigdy, że też komornik zajmuje, nie wiem, rowerki dziecięce, tak, czy, czy jakieś rzeczy, które rodzice kupili dzieciom, a jednak jakąś tam wartość przedstawiają i, i może to spieniężyć. No to, to są straszne rzeczy. Ludzie się obawiają, ludzie nie wiedzą, nie wiedzą co, co ich czeka. To życie jest bardzo, bardzo smutne i jeżeli rzeczywiście mają, spełniają warunki do ogłoszenia upadłości, to sobie powinny z takim wnioskiem do sądu wystąpić. Mam jeszcze do Ciebie pytanie dotyczące samego Pisania wniosku. Jak napisać i złożyć wniosek o tą upadłość konsumencką? Generalnie wniosek jesteśmy w stanie wszyscy sami napisać. Wniosek jest, jest wzór takiego wniosku. Do wniosku należy dołączyć pewne listy. Jest to lista naszych wierzycieli, lista naszych dłużników, lista naszego majątku, co posiadamy. To powinno być oczywiście aktualne. Sąd to weryfikuje. Tak naprawdę to się z tego składa. Dalsza, dalsza część procedury już jest załatwiana przez sąd, czyli sąd żąda od nas wyjaśnień. Samo złożenie wniosku nie jest niczym nie jest niczym skomplikowanym, aczkolwiek ja uważam, że na każdym etapie należałoby jednak mieć u boku swego prawnika, który mógłby nam pomóc. No, zasady dłużnik. Jeżeli stracił możliwość regulowania swoich zobowiązań, jeżeli mu brakuje pieniędzy na podstawowe cele życiowe. No, nie stać go też na adwokata, jest tak? Możemy założyć, że taką sprawę prowadząc, adwokat jakieś tam środki weźmie, bo swój czas poświęci. Więc bardziej doradzanie jest potrzebne dla takiego dłużnika, niż prowadzenie w jego imieniu sprawy przed sądem. To też przez sąd jest postrzegane, że no, skoro człowiek nie ma pieniędzy, więc go nie stać na adwokata. Skoro jest stać go na adwokata, pewnie gdzieś te pieniądze jeszcze ma. No I ostatnie pytanie na koniec. Jak długo trwa taki proces ogłaszania tej. Bardzo indywidualne sprawy, często zagmatwane, wiążące się. Z jakimiś udziałami w majątku, w spadkach, więc to się ciągnie. Dużo pracy ma syndek. Bardzo często jest, dłużnik się przygotowuje czasami do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Tak jak na samym początku rozmowy wspomniałem, zdarza się ukrywanie majątku, przepisywanie majątku, więc to trzeba rozwikłać. Czasami wierzyciele protestują, sprzeciwiają się ogłoszeniu takiej upadłości. Sąd tym musi się zająć, więc jest to procedura na lata. Najczęściej przeprowadzenie takiej upadłości to jest półtora, półtora roku do ponad dwóch lat, kiedy ta cała procedura od początku do końca zostanie przeprowadzona. Aczkolwiek no w naszej kancelarii często mamy takie sytuacje, że przeprowadzamy taką procedurę dla klientów w ciągu kilku miesięcy jest to pół roku, siedem miesięcy, osiem miesięcy. Tak się również zdarza. Marek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a wszystkim słuchaczom życzę, żeby nie musieli korzystać z tej, z tej instytucji konsumenckiej. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, chwilę po wywiadzie zapytałam Marka, czy zgodzi się odpowiedzieć na wasze pytania, jeżeli by takowe się pojawiły, otóż bardzo chętnie odpowie na nie w komentarzach pod artykułem na Facebooku, na fanpage'u ludzko o pieniądzach. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.